nas nie lubi podróżować. Podróżujemy daleko i blisko, podróżujemy służbowo i prywatnie, podróżujemy z naszymi bliskimi i samotnie. W sumie nasze życie to też jest jedna taka wielka podróż. Życzymy udanej zabawy. With the boat jack, don't you come back no more. What you say, hit the boat jack, don't you come back no more, no more, no more, no more. With the boat jack, don't you come back no more. When marimba rhythm starts to play, dance with me and make me sway. Like the lazy ocean loves the shore. Nigdy już podeszę z drogą, to przynoszą w lektyce bardzo fajną cesarzową. Każdego dnia przybyło tam dwóch oszustów. Jeden stary minister otwierał w dalszym ciągu oczy, ale nie mógł nic dostrzec, bo nic tam nie było. O, to jest ślicznie, bardzo ładne. Co za wzór i jakie kolory. Tak, powiem cesarzowi, że mi się tkanina niezwykle podoba. Oszuści zażądali więcej pieniędzy. Marzył, jak postępuje praca tkaczy i czy tkanina będzie wkrótce skończona. Być cesarzem to byłoby najstraszniejsze, co by się mogło przytrafić. Prosił cesarz w procesji, a wszyscy ludzie na ulicy i w oknach mówili: Boże, jakież te nowe szaty cesarza są piękne. Patrzcie, przecież on jest nagi. Zawołało jakieś małe dziecko. Boże, słuchajcie głosu tego niewiniątka. Muszę wytrzymać do końca procesu. I wyprostował się jeszcze dumniej, a ministrowie szli za nim, nie są z tym, którego wcale nie było. Zajmował się końmi i ekwipunkiem. Uczył się posługiwania bronią, jazdy konnej. Czasem uczył się też czytać i pisać. Jeśli Giermek należycie opanował rzemiosło rycerskie, stawał się rycerzem. Ważną uroczystością dla wszystkich mieszkańców zamku było pasowanie na rycerza. Sługa opiekował się koniem, nosił ekwipunek, taki popiec na posyłki. Miecz, narzędzie pracy, czyli podstawowa broń rycerza. Dama serca, ukochana kobieta. Rycerz często wielbił damę platonicznie. Chętnie stawał do pojedynku o bronie jej honoru. Że lub po prostu król, jego wysokość Pepin Brodaty. A czemu skarpetka? Bo mnie dziżmy piją. Władcy otaczali się liczną świtą, odziani barwnie paziowie i rycerze. Królewna zazwyczaj miała szlaban. Bandzia do wieży. Gul, gul, gul. Do Wandzi to już szósty w tym tygodniu, a licencję na broń macie? Gul, gul, gul. No idźże, próbuj. Tylko po cichu, bo coś mi dziś głowa ćmi. Ja ci pokażę. O, jak on mi strasznie pokaże. O, jak ja to strasznie zobaczę. A nie uwolnisz mnie? A jak tam wlezę?
Mam lęk wysokości. Boże, jaki ty jesteś głupi! Przywiesiłam ci na dole klucz! Na zamku często odbywały się wielkie turnieje. Dziękujemy za uwagę. Zośka, chodź tu, zobacz, kto tu jest. Staszek, co ty robisz? Wstawaj! Nie wiesz nawet, kto to jest, a jak coś ci zrobi? Nie bój się, on chyba śpi. Z wohne in Berlin, ich komme aus Deutschland. Witam was w kraju, który jest waszym najbliższym sąsiadem. To najludniejszy kraj Unii Europejskiej, kraj, w którym po raz pierwszy wyprodukowano pyszne żelki Haribo. Buongiorno! Witamy we Włoszech. Cześć, jestem Zosia, a to mój brat Staś i nasz przyjaciel Jean. Miło was poznać, nazywam się Giuseppe, a to moja żona Feliciana. Zwiedzamy kraje europejskie, podróżując magicznym bo... To może polecimy teraz do ciepłej Hiszpanii. Fajnie, zawsze chciałam zwiedzić Hiszpanię. Polećmy. Hiszpania słynie głównie z walk toreadorów, dlatego specjalnie dla was zaprezentuję jedną rundę walki z moim wyczkiem Fernando. Czekać kto może. Festiwal Tomatina. La Tomatina. Święto obchodzone w Hiszpanii, podczas którego uczestnicy obrzucają się nawzajem pomidorami. Ay, desafiando, de cacalanto. To może lećmy stąd, żebyśmy nie dostali. To polećmy do Holandii. Super! Zawsze chciałam zobaczyć pola tulipanów. Tulipany, piękne tulipany. Witamy w Holandii. My, Holendrzy, słyniemy z najpiękniejszych kwiatów. Czy wiecie, że pierwsze holenderskie tulipany zakwitły w 1594 roku? A my mamy dla was tulipany, które zakwitły tej wiosny. Już późno. Na początku wejdziecie do kabiny, w której zostaniecie uśpieni na najbliższe kilkaset lat. Nie jesteśmy pewni, co możecie czuć w trakcie usypiania, ale uważamy, że możecie mieć omamy, głupawkę lub stan depresyjny. Teraz proszę o skierowanie się w prawą stronę i wejście do kabiny. A 100 lat zobaczymy, kto jest głupi. Skąd ty wziąłaś robota w domu? A ty się z Marsa urwałaś? Teraz każdy ma robota. No, ja jestem z 2018 roku. Hej, dlaczego miałem się schować? Przecież była wojna. Jak to? Nic nie wiesz? Gdyby pan cię zobaczył, od razu kazałby ci pracować. Jaki pan? Robot. Robot? Tak, już od dłuższego czasu jesteśmy na nich zawołani.
działa zespół Queen.